Dzień dobry. Znajdujemy się w sali koncertowej w Państwowej Szkole Muzycznej pierwszego stopnia imienia Wojciecha Kilara w Kraszewie. Ja nazywam się Maria Garszczka i prowadzę klasę fletu. Maria Rutkowska, nauczycielka w klasie fortepianu. Natasia Gawęska, uczennica klasy fletu. Chciałybyśmy Wam dzisiaj zaprezentować, jak wyglądają przesłuchania rekrutacyjne. Pierwsze to chcemy posłuchać, jak śpiewacie, czyli przygotujcie jakąś swoją ulubioną piosenkę. Następnym ćwiczeniem jest powtarzanie dźwięku na sylabie la. Pani Marysia będzie grała dźwięki, a Natasza będzie starała się je dokładnie powtórzyć na sylabie la. Świetnie. Super, Nataszko. Teraz sprawdzimy Wasze poczucie rytmu, czyli poklaszczemy sobie troszeczkę. Nataszka, powtórz. Świetnie. Bardzo dobrze. Kolejnym ćwiczeniem jest powtarzanie dźwięków w układzie harmonicznym, czyli musimy dopasować swój dźwięk do tego, co zagra pani Marysia. Dźwięki mogą być tutaj akurat różne, ale żeby się dopasować. Bardzo fajne ćwiczenie, które polega na rozpoznaniu, czy grane przeze mnie melodie, dwie, są takie same, czy są różne. Nataszko, zagram dla Ciebie dwie melodie, a Ty posłuchaj, czy one są takie same, czy się różnią od siebie. Oczywiście. Dokładnie. Bardzo dobrze. No to jeszcze drugie ćwiczenie. Teraz taka radosna melodia. Różniło się. Tak. Super. Bardzo dobrze. Czy to było trudne? Nie. Nie. Jeszcze jest jedno bardzo łatwe ćwiczenie. Nataszko, rozpoznasz? Pani Marysia zagra dwa dźwięki. I rozpoznaj, który z nich był wyższy, czyli taki cieniutki. Pierwszy czy drugi? Pierwszy. Tak? Jest. A teraz, który był niższy? Pierwszy czy drugi? Drugi. Świetnie. Natasza, czy te zadania były trudne? Nie. Myślę, że każdy z Was sobie z tym świetnie poradzi. Zapraszamy!